Hej, siemanko, z strony Zgotowała, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał. Teraz jak Osia, Noc Aniołów, Prod Jonathan. Mamy 19.30 w momencie nagrywania. Dzisiaj leciutko obsuwa, ale miałem dużo prywatnych spraw na życiu do ogarnięcia, więc dwa odcinki wrzucam wam na wieczór, będzie jeszcze Wajma za chwilkę, jak go nagram. Noc Aniołów, słyszałem leciutki snippet na TikToku tego kawałka, taki był dosyć pozytywny i skoczny, jak to bywa w przypadku Jangleosi i jej kawałków. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to wszystko wygląda. Jak widzę, jest to jakaś współpraca z Orbitem, nie? Hashtag ad, type shit. Lecimy z tym. Noc Aniołów, Jangleosia, Prod Jonathan. Let's go. Mam 12 prac i jedną na boku, 26 lat i żadnego lokum na własność. A w cudzysłowie 26 lat i żadnego loku na własność? Co, nas jeszcze mieszkanie nie kupiła, nie chaty? Ja pierdolę. Nie wiem, tak szczerze, zrobiłem cosplay ludzi z internetu, którzy nie znają czegoś życia i komentują go jakby odgórnie, wiecie o co chodzi? Że jakby no... No co można powiedzieć, no chuj nam do tego, że nie ma mieszkania albo nie ma domu kupionego, bo jakby to ja jej pieniądze i ona sobie za to decyduje, nie? Więc jakby wyjebane. 12 prac i jedną na boku, 26 lat i żadnego lokum na własność. A w cudzym też nigdy nie było mi ciasno, kotku. Mamy parę strat, jeszcze więcej pokus. Okej, kotku, czyli to będzie coś erotyczno-romantycznego, nie? Type shit. Jak dzwoni bank, a dzwoni co roku. Nie biorę tych rad, bo po co mi kredyt, szanuję swój spokój. Pierwsza, druga, trzecia, tańczę jak Tyla. Wiosna, lato. Tańczę jak Tyla. Make me sweat, make me war. Wiecie o co chodzi? To jest referencja do We're Friends Though, nie? Zrezygnowała jakiegoś ziomeczka, jak pisała ten tekst. For sure. Szanuję swój spokój. Pierwsza, druga, trzecia, tańczę jak Tyla. Wiosna, lato, wpadaj na kwadrat. Zaraz zima, dojdzie. A to jebnie. Może na jesień ogarnę bałagan. U mnie wszystko git. A ja lubię messy dziewczyny akurat, które mają bałagan, tak szczerze, że... Ja lubię laski, które mają bałagan w głowie i w pokoju i na chacie. Wiecie o co chodzi? Że jakby... Nie, ja sam taki jestem trochę, więc... Jak ona była taka idealna i wszystko miała na pizzy glancuś odpicowane, to w sumie nie fitowalibyśmy do siebie aż tak mocno, a jakby miała taki, wiecie, bałagan na głowie, w głowie i jeszcze, wiesz, w pokoju, to myślę, że bardziej bym się czuł jak w swoim środowisku, nie? Tak jak jakiś lew na asowanie czy innym szycie. A dojdzie karma, może na jesień ogarnę bałagan. U mnie wszystko git, odkąd jesteś ty? Uuu, słodko. Na tap, ogólnie ustawianie zdjęć na tap, ogólnie to jest mój type of shit, mój type of romance, że ustawianie się na tapetę, ustawianie związku na Facebooku, robienie Instagrama razem. Ja jestem taki bezwarunkowo miłosny, wiecie co chodzi, że jakby za wszelką cenę jakby, nie wiem, jesteście, no matter what, nie wiesz co chodzi, że taki totalnie oddany jestem drugiej stronie. Jak już dochodzi do takiego momentu, to jakby totalnie tracę głowę. Więc dla mnie to jest słodkie, nie? Na przykład, ale niektórzy osoby mogą uznawać, że to cringe, nie? Ale na zwykłym zobaczycie, że nie. Jesteś ty, na tapecie nie mam innych zdjęć. Ale bicik! Prod Jonathan! Trzecia, tańczę jak Tyla. Wiosna, lato, wpadaj na kwadrat. Ej, bicik to jebany, bardzo mi się podoba. To jest taki... No, ja tego transa często używam, no ale to jest taka muzyka wprowadzająca w trans lowki, taki, nie wiem. Klubowy type shit, ale ja lubię takie kawałki, bo bardzo dużo słuchałem, jak w LoL grałem kiedyś. Może na jesień ogarnę bałagan. Dobra. Za oknami znowu zrobiło się jasno. Masno! Nie, jasno, dobra. Za oknami znowu zrobiło się jasno. Księżyc pełni moje serce, nie chcę zasnąć. Uuu, ej! Zasnąć było sexy, takie było idealne w rytm wpasowane. To zasnąć, takie to było ładnie zaśpiewane. Podobał mi się ten moment. Jasno, księżyc pełni moje serce, nie chcę zasnąć. Może chcesz się zgubić, rzuć mi tylko hasło. W noc aniołów wszyscy wychodzą na patrol. Dolbicik, daj to, pa! Wszyscy wychodzą na patrol. Ej, dojebałem ten bicik, tak mnie w trans wprowadził, przysięgam, jeszcze raz go chcę. W noc aniołów wszyscy wychodzą na patrol. Na co, na patrol? W noc aniołów wszyscy wychodzą na patrol. A na patrol, że idą na zwiady, type shit, nie, dobra, wiem o co chodzi. W noc
aniołów, wszyscy wychodzą na patrol. W mojej torebce jest parę banknotów, jedna paczka Orbit i pęknięty iPhone. No, jedna paczka Orbit, nie? Bro! To jest prawdziwa reklama, nie Type Shit. Troll. W mojej torebce jest parę banknotów, jedna... Ja też chyba gdzieś mam, albo nie mam. Ja używam innych gumek, nie? Diabeł wodka. Paczka Orbit i pęknięty iPhone. W mojej pamięci jest parę melanży. Twój szeroki uśmiech, mój różowy custom. Moi słuchawka, stare płyty Riri. Wróć do mnie ASAP, bo nie chcę. Znowu ta Riri, tak szczerze, nie? Ja nie wiem, Rihanna ma fajną muzę. Znaczy w sumie tutaj ona referenduje do muzy, więc w sumie pietolę trochę, ale jakoś wygląda Rihanna dla mnie nie jest jakąś królewną. Myślę, że są lepsze dupeczki z celebrytyk, ale muzyka akurat ma spoko, nie? Więc tutaj shoutout, odpisuje się. Szeroki uśmiech, mój różowy custom. Moi słuchawka, stare płyty Riri. Wróć do mnie ASAP, bo nie chcę już chwili. Żadnej. Wróć do mnie ASAP, bo nie chcę już chwili, tak? ASAP, czyli as soon as possible, wróć do mnie jak najszybciej. I follow up, bo nawinęła o Rihannie i teraz ASAP, bo ASAP Rocky jest z Rihanną w związku i mam dzieci. No wink. Różowy custom, moi słuchawka, stare płyty Riri. Wróć do mnie ASAP, bo nie chcę już chwili. Żadnej osobno, więc przytul mnie mocno. O. Miałam już różne tytuły. Bo realna jest zakochana, tak szczerze, nie? Ta jak dla się to ten Kasper Boński tak w głowie usiadł na stałe, że to jest chuj, nie? To ja będzie związek aż do śmierci. Żadnej osobno. Serio. Bardzo się kochają. Przytul mnie mocno. Miałam już różne tytuły, zgarnęłam wszystkie trofea. Ogromne liczby wpadały na konto, a ja w głowie ciągle spadałam do zera. O co nagrody mi od Pulitzera? Życie to więcej. Nagrody od Pulitzera? Nie wiem, co to jest, tak szczerze. Nagroda Pulitzera, ale wiem, co to znaczy, bo pierwsze słyszę, tak szczerze. Chuj wie, nie? Niewyedukowany TV. Type shit. Konta, a ja w głowie ciągle spadałam do zera. O co nagrody mi od Pulitzera? Życie to więcej niż widzi kamera. Oprócz błękitne. Życie to więcej, co widzi kamera. I widzicie? To jest referencja do tego pierwszego wersu. Jednego z pierwszych, że nie ma mieszkania kupionego, czy jakiegoś tam lokum. Czyli ten taki judgment. Ocenianie z góry, ocenianie książki po okładce przez osoby. Nie róbcie tego, nie bądźcie przyjebani, nie róbcie tego, nie, uczcie się czegoś takiego i uczcie się zaglądania do czyjejś kieszeni. Możecie zajrzeć do czyjejś kieszeni, jak będziecie na tyle duzi tak jak oni i wtedy tak zerknąć okiem i zrobić to dosłownie, a nie w przenośni. Type shit. Tego nieba, nie chcę nic, mam cię tu i teraz. Ty do mi... Dojebany ten bicik, tak szczerze. Ja to mini, rozumiemy się na migi. Ty to Miki, a ja mini, rozumiemy się na migi. Type shit. A ja umiem pomigowemu cały język, wiecie o tym? Serio umiem. Mogę zrobić jakiś odcinek pomigowemu cały, jak chcecie, nie? Serio umiem. Naprawdę umiem, to jest jakby no chap. W noc aniołów, w noc aniołów. Tera! Za oknami znowu zrobiło się jasno. Księżyc pełni moje serce, nie chcę zasnąć. Może chcesz się zgubić, rzuć mi tylko hasło. W noc aniołów wszyscy wychodzą na patrol. Nie, najlepszy moment, co się podoba, to jest ten taki po refrenie właśnie moment. Ten taki, nie taki outro refrenowa, wiecie o co chodzi? W noc aniołów wszyscy wychodzą na patrol. Dojebane to jest. W noc aniołów wszyscy wychodzą na patrol. Fajny kawałek, czy ma on hit potencjał, taki mega duży hit? Według mnie nie aż tak, bo jest to za mało dopaminy dostarczone, jest to zbyt wolne, żeby było takim dużym hitem, bo bicik w sumie nie pozwalał na wiele, bo te BPM-y były dosyć niskie. Jednakże uważam, że ten kawałek będzie takim solidnym kawałkiem, który zdobędzie jakieś tam wyświetlenia fajne i dużo odtworzeń. Z uwagi też na pozycję Anglosi oczywiście, ale myślę, że nie ma potencjału takiego mega hita jak na przykład BFF, bo tutaj brakuje dopaminy dzieciakom i nie każdy będzie taki... cały czas. Najlepszy moment, te takie outro refrenowe kozackie, mega mi się podobało, tak szczerze, zajebista sprawa. Utwór o zabarwieniu miłosnym, oczywiście nie podpisuję się pod wieloma wersami z uwagi na to, że jestem heartless, jestem złamany serce type shit boy, więc raczej wiele wersów nie trafia jakoś mocno w moje upodobania, czy gusta, czy aktualne spostrzeżenia na miłość, jednakże uważam, że spoko kawałek, jakbym był zakochany, hitowałby dwa razy mocniej, fajny bicik, fajny klimat zbudowany, refren oczywiście taki najważniejszy moment kawałka został dowieziony, więc spoko numer, nie wiem czy będę słuchał czy nie, pewnie sobie odpalę o w Nightcore, myślę, że będzie dobrze wjeżdżało, pewnie już ktoś zrobi Nightcore, w sumie sprawdzę to. Noc aniołów Nightcore, nie? Czy jest? Ostatnio przesłane. Nikt nie zrobił jeszcze. O!
wiecie, co macie robić. Najtkorowcy, to jest wasz moment. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dajcie na co wymyślicie o kawałku, dajcie na co myślicie o reakcji. Zostawcie wasz feedback w komentarzu, dajcie suba, lajka i komentarz, jak jeszcze oglądacie i napiszcie pozdro, jak dotrwaliście do tego momentu.